Sony Xperia Z, najnowszy super telefon od Sony właśnie do nas dotarł. Eleganckie pudełko, elegancka wkładka z, co już sprawdziliśmy, wierszykiem, czy też raczej haiku. Jabłoń upadła pod jednym cięciem samurajskiego miecza. Miejmy nadzieję, że to nie wróży źle temu telefonowi. Telefon jest super, bo jest super wielki, ma super aparat i wszystko ma super. To jest aż 5 cali telefonu, 5 cali ekranu. Zdejmujemy piękną folię. Jednolita powierzchnia. Wygląda bardzo ładnie. Nie jest tym razem wygięty, tak jak poprzedni super model Sony. Tutaj dosyć nietypowy włącznik, takie dosyć duże coś. Włączamy telefon, a w międzyczasie zajrzymy sobie jeszcze do pudełka, czy to coś tu ciekawego się dzieje. Standard. Ładowarka, jak ładowarka. Kabel jak kabel, słuchawki. Fajna sprawa. Wymienne wkładki silikonowe. Można sobie dopasować. Ale w międzyczasie budzi się już telefon. Co jeszcze o nim wiemy? Full HD. Ekran Full HD 5 cali. Co więcej, Android 4.1.1. Co więcej, aż 13 megapikseli aparatu. Kolejna folia. Całość jest szkło, plastik. Wygląda jak szkło. Brzmi trochę jak plastik, w każdym razie błyszczy się i wygląda niezwykle elegancko. Co my tu mamy na pokładzie? Odpalamy, co oczywiście chwilę trwa. Aparat. Aparat 13 megapikseli. Wrzucimy zdjęcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak, to mamy aparat, klasyka. Halo. Budzimy się. A, no tak, nie ma przycisków fizycznych, tylko przyciski są, tak jak to Google zalecał, na ekranie wyświetlane. I idziemy dalej. Chwila namysłu. No tak, standardowo trzeba wszystko opowiedzieć o sobie. Już może bez przedłużania. Co jeszcze wiemy o tym telefonie? Jest lekki, to na pewno. Jest dosyć cienki. Ciekawe, jak długo bateria wytrzymał przy takim dużym ekranie. Cienki telefon wróży niezbyt wielką baterię, no ale bądźmy dobrej myśli. Co ciekawe, tu mamy slot kart microSD, ładnie ukryty. Tu mamy w trochę niewygodnym, moim zdaniem, miejscu regulację głośności. Wielki jest ten przycisk, nie wiem czemu aż tak wielki, zobaczymy, w praniu wyjdzie. Cóż jeszcze, 16 giga na pokładzie. Całość robi bardzo dobre wrażenie, oczywiście NFC, takie rzeczy, które już w tej chwili standard. Z nami rozumiem, gotowe. Na wszystko się zgadzamy. A jakże? Czytanie regulaminów, słaba sprawa. Nakładka typowa Sony, wygląda bardzo elegancko, na pewno schludniej niż nakładki niektórych konkurentów. Zajrzyjmy jeszcze tam, gdzie lubimy zaglądać, czyli do ustawień. Zobaczymy, co tam się dowiemy o tym telefonie, gdzie są ustawienia. Ustawienia, gdzie są ustawienia? Tu są ustawienia, no tak. Ustawienia połączeń, informacje o telefonie. Wersja systemu Android 4.1.2. Świetnie. Aktualizacja oprogramowania na razie nas nie dotyczy. Reszta wygląda typowo. Tutaj mamy powtórkę tego samego przełącznika, który jest tu. Fajnie, że tak zadbali. To już wiemy, po co on jest. Całość lekka, ładna, elegancka. Za parę dni porządna recenzja. To były pierwsze wrażenia.